Edukacja kluczem do kariery. Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic 5 szkół z powiatu bolesławieckiego. To pełna nazwa projektu, który jest współfinansowany z funduszów unijnych. Skierowany jest do uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, a realizuje go Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr. I od stycznia rozpoczęła się realizacja projektu w naszych szkołach. Jesteśmy na etapie wstępnym, ponieważ projekt wymaga, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, wyłonienie wykonawców dla poszczególnych form. Chodzi o to, że w projekcie mamy prowadzić szkolenia zawodowe dla uczniów o kwalifikacyjne i żeby je można było zrobić, trzeba w normalnej procedurze wyłonić wykonawców. To już za nami. Jest za nami również wyłonienie doradców zawodowych, którzy będą pomagali uczniom szkołom w doborze ścieżki zawodowej. Poza szkoleniami zawodowymi, które dotyczyć będą branż, w których uczniowie zdobywają wiedzę w bolesławieckich szkołach, będą też kursy językowe oraz staże i praktyki zawodowe. Po wszystkich formalnych przygotowaniach właśnie dzisiaj miały ruszyć praktyczne działania. Ruszają w szkołach w tej chwili języki dla uczniów. To są języki na poziomie już niekiedy zaawansowanym, na takim poziomie, który zapewni przy szkoleniach specjalistycznych posługiwanie się językiem zawodowym, bo to o to chodzi. Większość zadań realizowanych jest przez nas i przez szkoły. Część szkoleń specjalistycznych prowadzić zaś będzie partner tego projektu. Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 4 700 000 zł. Część z tej kwoty będzie przeznaczona na zakup trwałego majątku, który wzbogaci bolesławieckie szkoły. A ponad 800 000 dla szkół. W szkołach dostarczony będzie sprzęt, którego szkoły nie byłyby w stanie kupić z własnych, ani powiat, z własnych możliwości. Są to bardzo specjalistyczne, na przykład stokarki, frezarki dla nowoczesne, dla zespołu szkół mechanicznych. Taką ciekawostką jest ultrasonograf, właśnie zakończyliśmy przetarg weterynaryjny dla zespołu szkół handlowych i usługowych. Mam nadzieję, że to będzie najlepszy w województwie ultrasonograf weterynaryjny, no bo on jest bardzo specjalistyczny. Bardzo się z tego cieszymy, że uczniowie będą pracowali na profesjonalnym sprzęcie. Specjalistyczne sprzęty otrzyma też elektronik, a wszystkie szkoły zyskają sprzęt do pracowni komputerowych. Wszystko to ma służyć takiej edukacji zawodowej uczniów, która ułatwi im potem znalezienie pracy. I w tej kwestii pomocą ma być projektowy partner, który prowadzi portal pracuj.pl. Dzięki niemu można będzie uczestniczyć w rynku pracy o zakresie ogólnopolskim i światowym.